Panie prezesie, co wczoraj wydobywało się z kominów ciepłowni, co tak zaniepokoiło mieszkańców? W dniu wczorajszym miało miejsce awaryjne uruchomienie kotła biomasowego w związku z awarią kotła węglowego, który musieliśmy awaryjnie odstawić. Jeżeli chodzi o emisję, oczywiście był czarny dym i tutaj widzieliśmy to wszyscy, więc tutaj nie będę się tłumaczył. Natomiast mogę uspokoić, że to było, nie było nic, co szkodzi dla zdrowia mieszkańców. Nie było żadnych, powiedzmy, plastików w mebli wielkogabarytowych, tak jak to na Mamniusa tam pisało w komentarzach. Uspokajam tu mieszkańców, była spalana biomasa, natomiast proces uruchamiania kotła trwa 24 godziny pełne i wtedy wszystko jest pod kontrolą, robi się to płynnie, powoli. Natomiast jeżeli wczoraj byliśmy zmuszeni do uruchomienia awaryjnego kotła w ciągu kilku godzin, po prostu taki efekt był, stało się. I jeszcze raz zapewniam, że nie miało to dla zdrowia, powiedzmy, jakiegoś negatywnego skutku, jeżeli chodzi o mieszkańców. Wszystko w porządku, to jest ok. Natomiast jeżeli awaryjnie to rozpalamy, to wiadoma rzecz, że parametrów się nie da dotrzymać i tak dalej. Czyli to jest cały jakby duży wielki kocioł, to jest jak dom. Sposób zachowania Jest awaria kotła, po kotle ciekło, musieliśmy kocioł zatrzymać, wystudzić. Dzisiaj jest on naprawiany i dzisiaj będzie wieczorem, najpóźniej do jutra rana, czy w jutrze się będzie z powrotem uruchomiony. To ile on ma wysokości ten kocioł? Jeszcze mamy 3-4 metry poniżej i tak jak tu widzimy, czyli ma kilkanaście metrów wysokości kocioł, powiedzmy 10 metrów długości, szerokości około 6 metrów. Czyli jak budynek mieszkalny. Takie kotły pracują w sezonie grzewczym 24 godziny na dobę, czy w ogóle cały czas pracują? Cały czas, 24 godziny na dobę. 365 dni w roku. Oczywiście zdarzają się wyłączenia kilkugodzinowe, ale to odbiorcy tego nie odczuwają z uwagi na to, że pompy tłoczą wodę gorącą, obieg jest, na cieple się nie odczuwa. Tu również kiedyś kocioł jest wyburzony. Ten kocioł nie pracuje. Prawda? To jest kocioł biomasowy. Rozpalana jest biomasa. I tutaj też fajnie widać, też można sobie. To palenisko ma wielkość jakby na dole tego całego kotła? Tak. Muszę przedstawiać panowie. Tak. Tutaj mamy nastawnie, czyli powiedzmy dyspozytornie. Tutaj operator widzi wszystko, co się dzieje. Od ilu lat jesteście tak skomputeryzowani? To jest 3 lata. Wcześniej, jak widać na tych starych urządzeniach, wszystko było ręcznie robione. Energetyka nie jest prosta. Żeby do nowej turbiny dostarczyć dobrą jakość pary, do starych urządzeń, które zmiękczały nam wodę, dobudowaliśmy stację demineralizacji wody. Jak widać, wszystko nowe, najwyższej jakości, prawda, producent światowej klasy Eurowater, najlepszy w Europie, można powiedzieć. Plus stacje próbkowania, czyli i archiwizowania, czyli robią się próbki, badają się parametry i one są archiwizowane. Tu jest urządzenie, komputer, który, prawda, wszystko rejestruje.
tu jest rejestrator, w którym wszystko jest archiwizowane w systemie komputerowym i jest to online. Jak panowie widzicie, mamy zabudowaną turbinę gazową, która na przełomie roku 2016-2017 powinna ruszyć. Jest nowy budynek, jest miejsce na drugą, także jak będą dwie pracowały, to nie będziemy emitować pyłów, tylko tyle co gazy z turbiny gazowej. Krótko mówiąc, tutaj jest turbina. Turbina to jest coś jak silnik samolotowy gazowa. Tam jest generator. Spaliny idą tędy. To są wszystko kanały powietrze potrzebne do spalania też gazu. Tu jest, prawda, komin. Idzie tam. Kocioł odzyskowy, odbieramy ciepło. Jeżeli ciepła nie możemy odebrać, możemy nadmiar ciepła puścić w powietrze, prawda?